Od lutego do lipca 2013 roku gimnazjum w Witkowicach realizuje projekt Młody Ekolog w moim regionie, w którym biorą udział uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum. Projekt realizowany jest w ramach programu współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013. Projekt Młody Ekolog w moim regionie realizujemy wspólnie ze Szkołą ze Słowackiej Zazrywy i z Bujakowa. Jest to projekt o charakterze ekologicznym, przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej tych szkół. W piątek, 22 marca, w ramach projektu odbyło się pierwsze spotkanie uczestników. Szkoła gościła młodzież z Bujakowa oraz słowackiej Zazrywy. školu vidím asi tretíkrát, ale veľmi sa mi páči, páči sa mi taká rodinná, priateľská atmosféra, ktorú vytvára pani riaditeľka, aj teda učiteľia, žiaci, takže veľmi sa nám tu páči. Ja dúfam, že náš prínos pre školu vo Vítkoviciach, Bujakove, Bujakove bude taký, Žiaci budú mať možnosť pozrieť si náš Národný park v Zázrivej, ktorý je súčasťou katastra obce Zázriva. A wierzymy, że dzieci się pozdrowią w ekotopii, e, chronione oblasti, które są się w narodnym Parku Mala Fatra. Młodzież z Bujakowa współuczestniczy w realizacji tego projektu. My Mamy pięciu uczniów w tym projekcie i mam nadzieję, że ten projekt pomoże uczniom bardziej zbliżyć się do ekologii. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości proekologicznej. Poszerzenie wiedzy na temat form ochrony środowiska oraz kształtowanie odpowiednich postaw świadomego konsumenta promowanych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców obszaru Pogranicza Polsko-Słowackiego. Celem projektu jest również wymiana młodzieży, promocja obszarów euroregionu Beskidy oraz integracja społeczności w rejonie Pogranicza poprzez likwidację barier językowych i kulturowych.